Jeżeli chciałbym te dane na przykład posortować według kodu sprzedaży lub filtrować według kodu sprzedaży, to niestety te puste miejsca będą nam przeszkadzały. W te puste miejsca Excel powinien mieć wpisane te kody, które znajdują się nad, czyli tutaj w tych komórkach powinno być G1M, w tej komórce PM, w tych dwóch C1M, czyli tam, gdzie kod nie jest podany, oznacza to, że powinien być brany pod uwagę ten kod, który jest w komórce NAD. Jak uzupełnić te puste komórki wartościami z komórek, które znajdują się ponad tymi pustymi komórkami? Dwa sposoby. Pierwszy sposób formułą, drugi sposób też formułą, ale z wykorzystaniem mechanizmu przejdź do. Ustawia się w komórce, w kolumnie obok tego kodu sprzedaży i napiszę prostą formułkę z wykorzystaniem funkcji jeżeli. Ta funkcja będzie badała, czy komórka obok jest pusta, czyli czy ten kod jest pusty. Jeśli tak będzie, to wówczas powiem tej funkcji, żeby przepisała ten kod, który jest w komórce NAD. W przeciwnym razie ma ten kod zostać bez zmian, czyli wskaże znowu komórkę D3. Teraz formuła moja wychodzi na komórkę D3 i nie mogę jej wskazać myszką, także kliknę w komórce NAD i strzałką w dół zjadę, aby zaznaczyć tę komórkę D3. Zamykam nawias, zatwierdzam to i kopiuję w dół. Spójrz, teraz te puste miejsca, pustych miejsc nie ma i w te puste miejsca zostały wstawione kody, które znajdowały się na górze. Żeby teraz zastąpić oryginały, należałoby teraz skopiować te kody, które powstały przy użyciu tej formuły i wkleić na kolumnę z oryginałami z opcją wklej specjalnie jako wartości. OK? I teraz mógłbym skasować tę kolumnę połączniczą. W ten sposób mam kolumnę kod sprzedaży uzupełnioną. Inny sposób na to, ja wycofam te zmiany, które zrobiłem. Inny sposób na wypełnienie tych pustych komórek wartościami NAD mógłby być taki. Zaznaczam te komórki, ten obszar, w którym znajdują się te wartości oraz te puste komórki. I teraz kliknę w przycisk znajdź i zaznacz i wybiorę polecenie przejdź do. Ewentualnie można skorzystać ze skrótu Ctrl-G. I tutaj w tym okienku klikam przycisk specjalnie, aby przejść do opcji specjalnych. I tutaj wybiorę opcję puste. Czyli to powie Excelowi, żeby zaznaczył puste komórki w tym zaznaczonym obszarze. Klikam OK. Spójrz, jaki uzyskałem efekt. I teraz, jeżeli zaznaczone są te puste komórki, pierwsza z nich jest komórką aktywną i w niej wpisuję formułę. Nie muszę tutaj w niej klikać, wystarczy, że zacznę pisać na klawiaturze równa się i wskażę adres komórki tej powyżej. Teraz zatwierdzam to, naciskając kombinację klawiszy Ctrl-Enter. To jest bardzo ważne, żeby wszystkie te zaznaczone komórki zostały wypełnione tą formułą, czyli równa się adres komórki nadrzędnej. Ctrl-Enter i spójrz, tym sposobem też Excel te puste komórki uzupełnił wartościami z komórek NAD. Oczywiście, jeżeli bym chciał te dane teraz sortować albo filtrować, to również muszę pozbyć się tych formuł, bo tu w niektórych komórkach, w tych, które były puste, pojawiła się formuła równa się adres komórki tej, która znajduje się NAD. Także znów musiałbym ten obszar, w którym to zrobiłem, zaznaczyć, zrobić kopiuj, następnie wklej specjalnie jako wartości i w ten sposób mogę uzupełnić te puste komórki wartościami znajdującymi się nad.